Panie prezesie, co pan czuł odbierając Szakiela za najlepszą drużynę U24 w tym sezonie? Bardzo miłe uczucie. No, kategoria U24 pierwszy raz, wygraliśmy ją w cuglach, można powiedzieć. Bardzo miłe. No i samo to salony, nie salony i Ostrów na salonach. 23 lata nas tu nie było. Oczywiście no, nie było wtedy PG Ekstraligi, ale nie było nas 23 lata. Miło chociaż na rok było wrócić. No, fajne uczucie, bardzo fajne. Bardzo miło, szkoda, że tylko na rok. W przyszłym roku nas tu na pewno nie będzie, aczkolwiek będziemy walczyć, żeby znaleźć się tu prędzej niż po następnych 23 latach. Zaskoczony był pan tą nagrodą, czy spodziewał się pan po cichu, że będzie wyróżniony? Znaczy się Ekstraliga, tak się spodziewałem, że najlepsza drużyna, no to w kategorii, że będzie też Szakiel. No tak podejrzewałem, a że to się sprawdziło, to tym bardziej jestem zadowolony. Pierwszy raz od wielu, wielu lat tak naprawdę cała drużyna zagościła na najważniejszym wydarzeniu, jakim jest gala PG Ekstraligi. Szkoda, że zajęliśmy to ostatnie 8 miejsce i w przyszłym roku nas nie będzie, aczkolwiek ja mam nadzieję, że przyjadą ambasadorzy klubu na przywitanie znowu z PG Ekstraligą, choć wiemy, że będzie ciężko, bo rywale się wzmacniają, ale my też mamy ten skład tak przygotowany, że będziemy walczyć. Ale tak, salony i bardzo fajnie, że całą drużyną mogliśmy tutaj przyjechać i wspólnie podziękować sobie, wspólnie też kibicom, działaczom, sponsorom za ten cały, myślę, udany sezon, bo to był historyczny sezon po raz kolejny dla Ostrowi Ostrów. Fajnie by było wrócić tutaj niedługo. Na pewno, jak tak może z łezką nawet wokół, jak się patrzyło na te herby klubów, że tam jest Ostrowia, to naprawdę takie bardzo miłe uczucie. Ta młodzież właśnie, która wygrała U24 Ekstraligę, to jest taka przyszłość i nadzieja na lepsze jutro Ostrowskiego Żużla? Znaczy my takie założenie sobie postawiliśmy, zakładając klub, że głównie będziemy zajmować się szkoleniem młodzieży i będziemy chcieli jak najwięcej wychowanków prowadzić do drużyny. Taki jest plan i staramy się to robić. Za rok spróbujemy wrócić. Będziemy próbować. To jest sport, ale z pokorą, ale będziemy próbować. No i tak naprawdę z pustymi rękoma Ostrów nie wyjeżdża z Ekstraligi, wyjeżdża ze Szczakinem za zwycięstwo U24. Dla Ostrowa to też duży sukces. Ja myślę, że gdyby ktoś popatrzył perspektywicznie na to, jaką nagrodę dzisiaj zdobył Ostrów, to jest nagroda za wieloletnią też pracę, jaką wykonał prezes z trenerem Mariuszem. To przygotowanie młodzieży, to szkolenie młodzieży, bo przecież pamiętajmy, że w tym składzie U24 jechało 4 naszych wychowanków, więc to jest fantastyczny wynik. My pokazujemy, że dalej będziemy pracować nad szkoleniem młodzieży. Ten skład powinien być cały czas rozwijający się. No i wyszukiwać perełki typu Matthias Nielsen, czy Tim Sorensen, czy Peter Kieland, bo ja mam wrażenie, że cicho o tych chłopakach jeszcze na pewno w PGE Ekstralidze nie raz usłyszymy.